Test z Darką! Czegoś takiego w Polsce to ja nie widziałem. Ja też nie. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzynak Vlog. Dzisiaj jesteśmy w wersji halloweenowej. Vampir Darius Ross. Cześć kochani. Aga Grzynak, aka Chucky, ale wyglądamy jak z Monster High. Wyglądamy super, w sensie ja bym chciała tak móc chodzić częściej niż tylko na Halloween. Chciałabyś być na ulicy, tak? Znaczy, może nie, bo na przykład są babcie, które mogą nie skumać, że to jest charakteryzacja i ja zawsze jestem taka bardzo wrażliwa na to, że staram się nie wychodzić z takiej charakteryzacji, wiesz, dziwnej. Nie wiem, że na przykład jest jakieś takie miasto, w którym możesz chodzić właśnie jak taki To jest mega, ja ci powiem szczerze, że dzisiaj do ciebie jechałem i ludzie faktycznie na mnie patrzyli, ale wiecie co jest najgorsze? Że ten makijaż wygląda jak mój rok temu. Dla mnie to w ogóle nie robi wrażenia. Oprócz czerwonych oczu. Oczywiście, ale fakt, ogólnie... Jak my robiliśmy zamianę kosmetyczną, to było pamiętam, że jest jakiś szary browser, ja miałam taki, co? A wiesz, że chciałam znaleźć ten browser, bo on był idealny do charakteryzacji, nie mogę go znaleźć. No bo teraz już jesteś brąz diva, już teraz masz, wiesz... Może jeden ton. Pół tonu, powiem, jesteś blisko. Dzisiaj, słuchaj, będziemy testować kosmetyki. Jedzenie, które kupiłam w Stanach. I to będą wszystkie wersje halloweenowe. Love it. Więc mam nadzieję, że się nie możesz doczekać. Zacznę. Nie mogę. Tym razem powinno być dobre. W sensie wszystko powinno być smaczne. W ogóle zobaczcie, jakie mamy fajne halloweenowe te rureczki. Czyli dodaj ci wody, żebyś miał co tam, czym przepijać. Bo dzisiaj będziemy mieć masło na przykład. Masło? Halloweenowe. Powiedziałaś mi, że wszystko będzie mega pyszne. Nie lubisz masła? No lubię masło, ale nie łyżkami. Zaczniemy od pierwszej rzeczy, którą jest, uwaga, halloweenowy KitKat. Pamiętam nasz odcinek z KitKatów. Był cudowny, słuchajcie, jak nie oglądaliście. Szczerze, kocham ten odcinek. On był taki śmieszny. Tym razem już mamy od razu wszystko napisane. To są, uwaga, Ghost Toast. No. I nie mam pojęcia, co to może być, ale w każdym razie duszkowy jakiś KitKat. Okej. Okay. Więc masz otworzyć, ja rozglądam talerzyki. Jaki ładny kolor! Testuj z Darką! Testuj z Darką! Ej, jaki on jest piękny! Pachnie trochę jak karma dla psa. No, śmierdzi trochę. Jak przysmaki dla psa. To nie moja wina! Wyobraźcie sobie, że Agnieszka by mnie zaprosiła na jedzenie i na przykład ona by miała coś innego, a mi dwa dla psu. O Jezu! I ona brałaby sobie KitKata i specjalnie to by tak zrobiła, że ten... To byś miał psią karmę, ja bym miała też tego KitKata. Ty, możemy zrobić kiedyś odcinek taki ludzkie jedzenie versus psie jedzenie. Słuchaj, możemy to zrobić, ale ja będę oglądać, a nie uczestniczyć w filmie. Mocząca laleczka Chucky. Dobra, próbujemy. Chucky mnie goni, stara rura. Właśnie na to czekaliśmy wszyscy widzowie. Okay. Dobra. Ghost Toast. Ghost Toast. Jak ciebie nim jest? Znowu. Cynamonowe, no. Są tosty. To wygląda jak mleko. Ty, my jesteśmy głupie, patrz. Cinnamon Toast Flavor. ciekawe co blondynki. Ale nie, dobre. Cynamonowe, tylko trochę dużo jest tej czekolady. Ja lubię. Czyli jakbyś dał 1 na 5? Czy od 1 do 5? 4. Ja bym dała chyba 3. Bo ten cynamon jest dobry, ale dla mnie jest właśnie trochę za dużo tej czekolady. Tak jest za słodkie. Uwaga! To na pewno znasz, ale nie w tej wersji. Verte jest original. No. Ale jabłko w karmelu. To jest jesienna... może być ostro zajebiste. Jezu, ale jakie fajne, jakie ładne opakowanie. No. Caramel Apple Filled Hard Candies. Dobra. Ej, nice. Piękne. Pachnie jabłkiem trochę. Ej, no! Naprawdę, jak... Ja czuję jabłko. Dobra. Ja w ogóle bardzo lubię te wersje. Miękki środek. Ej, dobre to jest. Pyszne, ostro pyszne. Tutaj trochę mamba. Jabłkowa. Nie wiem, czy jest mamba jabłkowa, ale to trochę jest jak mamba w karmelu. Ale to naprawdę mi smakuje jak jabłko w karmelu. Jest posmak tego sztucznego jabłka, ale on tutaj pasuje, o dziwo. Ty, jestem znany jak concentrated apple juice. Real apple juice or not real apple juice. No apple juice. Czyli nie musi być real apple juice, świeżo, fresh, wyciskany. No wyciskany do cukierka. Ale nie zmienia to faktu, że dałabym temu takie albo 4, albo nawet 4,5 bym dał. To już jest takie blisko piątki, to było naprawdę dobre. Pyszne. Teraz mamy kolejną wersję Oreo. Pumpkin spice. Kocham. Czy ty lubisz kawę pumpkin spice ze Starbucksa? Wiesz co, ja nie jestem taką jesieniarą, że chodzę codziennie i piję kawę ze Starbucksiunia. Też nie piję kawy, bo nie mogę zbytnio. Lubię. Lubię, ale to nie są moje ulubione ciastka. Boże, ludzie mnie znienawidzą po tym filmie. Agnieszka ma to fucking żelak.
A mało, że mnie zawsze ośmieszy, to jeszcze mnie ogłupi i jeszcze zdemoralizuje. Ludzie cię już przestaną lubić teraz i to ja cię demoralizuję. Tak, tak. Właśnie tak ma odwrotnie, nie, to ja cię demoralizuję. To jest porządne, to zawsze po prostu jak mnie zaproszą, to się dzieje patologia. Ja nie, prawda? Wiem, jak to jest. No. Ja nie jestem fanką jasnych Oreo. Ja kocham, ja chyba bardziej wolę jasne niż ciemne. Tak? No. Okej. Okay. Ale ty jak pachnie, zobacz. Ostro pachnie. O, dobra, ja jestem podekscytowana. Ja też. Dobra, zobaczmy. Pięknie pachnie. Ej, i ma taki kolor jak naprawdę dynia. W sensie jak jakaś taka pasta z dyni. Zobacz, że ty się odwróciłeś i wylizujesz. Co to bym cię miała ocenić za to? Jak taka wiewiórka schowana. Pomogło lepiej tak by... Czekaj, się spróbowałam. Dziwnie smakuje, nie? Takim jakby plastikiem trochę, ale, ale takim przyprawionym, tak ostro. Bo ciasteczko jest okej, okay, ale... No smakuje mi to, owszem, tak. Dziwne jest to na dzień. Mhm. I ona jest jeszcze, nie wiem, czy czujesz takie mączyste mega. Trzy. Nie. Ja właśnie chyba dwa. Dwa, no. Dwa. Jestem trochę zawiedziona, przyznam szczerze, bo myślałam, że będzie mocniejszy smak tego kremu. Uważam, że to nie smakuje jak papki Spice Latte. Mhm. I za bardzo trochę rozlazły ten dziwne krem jest. Dziwne, no zobaczcie, nawet to się wylało. Kupiłam coś takiego, co się nazywa Fancy Cocktail Decorating Kit. No, ostry kit, no. No. I tutaj mamy, słuchaj, jadalny broka. Będą jakieś takie dodatki i mamy zrobić właśnie taki halloweenowy koktajl. Więc patrz, jakie mam fancy kieliszki. No, kochana. Całkiem niezłe. Ja chyba... Ci po prostu, że Picabella Prima Sort, tak? O, ty, jakie to jest piękne. Ej, to jest ostro zajebiste, nawet do make-upu. No, ty, można by było sobie przykleić zrobić, taki cukier kolorowy. Zrobić z siebie cukierka jednego wielkiego. No dobra, ale to... Różowy czy pomarańczowy? No, różowy. Dobrze, to ja wezmę pomarańczowy w takim dobrze, razie. Dobrze, zrobię wymiankę. Musimy najpierw właśnie te brzegi ogarnąć. Bo to ma w teorii wyglądać tak. Czyli mają być brzegi z cukrem i potem jeszcze brokat w środku. I do tego podobno trzeba użyć miodu. Dobra, chyba się powinno obkleić. I dobra, po prostu musimy ale to całe czy połowa? Wiesz co, jak chcesz, bo tutaj jest, że albo na przykład połowę zamoczysz, albo że dookoła. Jest za małe koło, żeby zrobić całe. No ale to można zrobimy po... tak, wiesz, aha, takie no dobra, nawet... To zrób to pierwsze. Show me what you got! Patrz. Czy robię to pierwszy raz, żeby nie było? Mm-hmm. Ale, ale tak się... No powiem ci, że poszło ci to naprawdę mega dobrze. Nice. Dobra, trochę za dużo. Dobra, to dawaj, to możesz sobie już moczyć. Masz chusteczkę. O, dziękuję, dziękuję. Się zastanawiam, jak to ten cukier się potem obtacza, że co? Że jak? Ty jak sobie tak malutko wziąłeś? Ale to nie, to ja nie mogę tak malutko, bo to się nie przyklei praktycznie, nie? Jaki piękny jest ten cukier. O Jezu, ostro, zajebiście mi to wyszło. Powinienem się przebranżowić. Wow! Ej, piękne, tylko jak my to... Mój trochę jakby... zwejlował. Ty czekaj, to zróbmy tak. Dobra, próbuję to obkleić. Mieszka Grzelak, jestem po prostu impressed, jak dobrze ci idzie. Kurde, no nie, robi się to nie pierwszy Boże, raz. Boże, ale ty ma... Patrz, znaczy, ale nie... aż takie zacieki... Boże, jak to ślicznie wygląda. Ja uważam, że to jest w ogóle jakiś hit. Taki kolorowy cukier, ale wygląda jak po prostu jak koktajl Barbie. Super. O mój Boże, to wygląda tak pięknie. No. W ogóle to jest świetny pomysł, na przykład jak masz imprezę halloweenową i zrobić drinki takie. Mhm. Teraz wrzucamy saszetki nasze. Aha, uwaga. Jezu, jakie to piękne. Ej, dać nam brokat, matko, ale po prostu... jedyna! Ja... Nie! Ma... Czy my zobacz, możemy... jak to wygląda... No nie! Przecież to jest to, co my sobie sypiemy na twarz, matko, tylko do picia i ale, ale to unosi. Wygląda tak magicznie. W ogóle ten kolor różowy. Wow. Genialny. Darek ma całą koszulkę w brokacie i tak już. O, tak? Ale... A twarz mam? No właśnie nie do końca, bo ci... O, no, no. Dobra. Ej, masz serio? Naprawdę? No zajebiście. O matko, bez skidu. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale... Jest przepiękny. No teraz jestem prawdziwym wampirem, no, tak? This is the skin of a killer bell. Ej, idealnie, z dryneczkiem. No, no dobra. Dobra. I teraz... Dobra. A to jest tonik. Jest tonik. Nie lubisz? Nie, że nie lubię, ale myślę, że to nie zepsuje nam smaku ten gorzkie. Wiesz co? No spróbujmy. Możemy spróbować, bo ogólnie wzięłam takie... Ile tego nalać? Wiesz co, na całe. Takie do... Ale to będzie piękne. O mój Boże! Z łyżeczki. Ej, to jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaką widziałam do picia ever. Matko, ale zobacz jak to wygląda, dziękuję. Jest piękne. Ej, nie, to jest magiczne w ogóle jakieś. Ale to w ogóle ta pianka się zrobiła taka... Ale mój jakiś ciemny.
Twój wygląda jak jest dosłownie w kolorze dyni. No. Pasuje ci pomarańczowe. Ej, rzeczywiście. Naprawdę. Pierwszy raz widzę w ogóle coś takiego. Wow. Naprawdę. No i teraz Ameryka w końcu pokazuje jakby swoją gdzieś tam... Kreatywność taką mocną, nie? Wow. Ej, czy możemy... No czegoś takiego w Polsce to ja nie widziałem. Ja też nie. Dobra, czy ty jesteś gotowy na próbę testu? Tak, próba testu. Po prostu cheers. Ej, ty nie zadzwoniło. Jeszcze raz. To było jeszcze bardziej żałosne niż poprzednie. No to się jak te cukierki stukają. Trochę lepiej. Mamy. Dobra. Powiem ci tak, ja bardzo lubię tonik, więc dla mnie jest pycha. Czuję tylko smak toniku. Ty, to jest jedna saszetka jest na dwa drinki. Dlatego bym się nie chciała to wymieszać. No, ja tego się patrzę, czy jest jakiś, wiesz... A to jest w kolorze promieniowania, nie? No. To teraz ma sens. Ale ja, czujesz smak? Wiesz co, właśnie nie do końca. Ja też nie. Ja czuję smak toniku. Ja się chciałam zobaczyć, czy to jest jakiś, ale... Ty, nie ma to smaku. Czyli to jest po prostu brokat. No, brokat z barwnikiem. Więc to też jest okej. Okay. Nie no, to jest jakby... To zepsuje smak. Co to miało znaczyć? Wolałam pani szampana. Fajnie by było, jakby to nie był tylko brokat, ale też ze smakiem, że na przykład dolewasz wody i to ci robi oranżatkę. Dolewasz wody i koktajl masz. Wiesz, no przepraszam bardzo. To jestem cheap queen i nie dam się alkoholu. A takie nie, Gablesia, to za drogo będzie. Nie dawajmy, kupmy szwepca wody. Rozumiem, co to? A jak Aga tego nie wstawi do filmiku, to przysięgam, że ja to powiem. Oczywiście, że wstawię. Wyszła prawdziwa twarz, tak, laleczkę czakę. Jakie mam czerwone usta? Zafarbowało mi, czy... Ty. Ej, to chyba farbuje, no? A jakie mam ombra? Ombre! Ombra! Ja bym powiedziała, że totalnie 5 na 5. Pomyśl sobie, że to byłoby swoim ulubionym drinkiem. Nie, no to wtedy... Nie, no dajmy 5, no zgadza się, no zrobiło to efekt, tak? No, dawno nie byłem tak zszokowany. No raczej. Uważam, że tylko dla efektu samego, jaką miałem frajdę przy robieniu tego, że zrobiło to robota. Super to jest. Z tym miodem w ogóle zrobiło to wow. No, nawet to nam zrobiło zabawę, bo tam sypałyśmy brokat. Nie no, w ogóle wow, że to tak czary mar, hokus pokus. Niesamowity produkt. Czary mary, hokus pokus, zajebiste. Tonik dla niektórych ludzi powoduje to, że nie chce się pić. A ja mam coś takiego, że po toniku mi się jeszcze bardziej chce pić, bo ten mam posmak później. Ty, a twoje... Smakuje inaczej? Nie wiem, spróbuj. Miałam wrażenie przez chwilę, że inaczej twoje smakuje. Nie wiem, czy to placebo przez kolor, ale mam wrażenie, że twoje smakuje inaczej. No właśnie, ja też miałam takie wrażenie, że moje mi bardziej smakuje. Mi twoje bardziej też smakuje. O, ej, to by się to w ogóle nie chce rozpuścić. Ale jakim prawem mi to w ogóle nie chciało się to rozpuścić? No właśnie, nie wiem, zobacz ile tego jest. A sam brokat to smakuje. Brother, no, mówiłem, że brokat nie ma smaku. A co, nie, a ma? No nie mów. What's that, brother? O Jezu, czemu ja to zjadłam? Przecież to mi to nie smakowało. A ja ci bym to wziął z myśli, jak taki szczeniak. Ale ja masz minę. Dwoje naprawdę nie miało smaku? No nie. To czemu moje jest z jakimś posmakiem, przepraszam? Bo twoje to jedzenie dla psów. No tak! Przecież zapomniałem, że Agnieszka Grzelak musi mnie zrobić. Ja jestem wszystkich, ja przepraszam. Jak zostałem czuł, wy jeszcze przychodzicie do mnie. Tak, więc możemy przejść do kolejnej rzeczy. Znowu, słuchaj, wchodzimy w temat dyni. Pierwszy raz zobaczyłam coś takiego, nawet nie wiedziałam, że to istnieje. Uwaga, to jest tym masło dyniowe. Ja zastanawiam się, o co chodzi. Ale myślisz, że na słodko? Tak mi się wydaje. Więc możesz otworzyć, mam nawet, słuchaj, przygotowałam chlebek. Kochana, wyglądam ci na... Siła! Ale jak jest ten? Zasady? Uwaga, proszę. No więc sprawa załatwiona. Dobrze, uwaga, że komu ja to otworzyłem jakby... Brawa do tego pana! Co? Co, pachnie, fajnie? To pachnie jak Gerber. Ty, ale to pachnie jak dynia. To jest plus, że tu naprawdę czuję dynię. No, I'm so excited, to be honest. Myślisz, że to będzie dobre? To jest taki a la dżem. No przecież tak. To nie wygląda jak masło według no mnie. No nie, no bo ma jakby konsystencję dżemu. Myślę, że to może być pyszne. Ale tutaj ten chlebeczek. No, taki świeżutki. No, uwaga. Znaczy, ja się zawsze najem uwagi. No właśnie. Nie ma rzeczy dobrych czy złych rzeczy. Chciałam powiedzieć. Nigdy nie wychodzę głodny.
To jest super, bo, ale no nigdy nie wiesz, czy to będzie dobre, czy nie. No to zobaczmy. Kanapeczka. To, to pachnie... Pyszna, ale trochę jak miód. A dla mnie jak jabłko. Jak dżem jabłkowy. Ale smaczne. No. Nie zrobiłaś, a wstanę. Zrobcę. Ale nie nazwałbym tego nigdy masłem. Masłem, no, bo to jest naprawdę nazwane pumpkin butter. No nie wiem, jak byś to ocenił? Mi bardzo smakuje. Czuć dynię, ale mam wrażenie, że bardziej smakuje to takim, właśnie jak powiedziałaś, jabłkiem i miodem. Ty, nie ma tu w ogóle jabłka. Może po prostu nie mamy smaku. No, może, bo naprawdę jest tutaj tylko syrop z cytryny, z takich kwaśniejszych rzeczy. To może o to chodzi. Ej, przysięgam. Ale przepyszne. Uważam, że jest pyszne. W sensie nie zgadza się to może dokładnie z opisem, ale według mnie, no ja bym dał takim mocne 4,5. To byłoby fajne do na przykład ciasta, jako żeby przełożyć ciasto albo coś takiego. Dla mnie jest trochę za słodkie. Ja lubię. Ja bym dała 3 albo 4, dobra, 4. 4 może bym dała, bo po prostu jest za słodkie, ale bardzo mnie zaskoczyło to, że naprawdę to jest smaczne. Bardzo smaczne to jest. Ty, a jakby to dać do kawy i zrobić pumpkin spice? Ej, ostro, to by było pyszne. To mogło Uważam, być... że to by było naprawdę pyszne z tym. Teraz kolejna rzecz, którą mamy z takich rzeczy, które znamy, to kolejny KitKat. Czemu tak zareagowałeś? Znaczy, to jest super, dla mnie to jest świetne, super. Jest ja mam traumę, ja jestem straumatyzowany. Zaraz się boję, że Aga mi powie, a jaki to jest smak? Powiedz! Ale nie, co, ty nie wiesz, jaki to jest smak? Przecież to od razu czuć. No dobra, więc tutaj jest w teorii smak Witch's Brew. No. Czyli... To jest jakiś kociołek. That's suspicious. Czarownicy. Jezu, czemu te opakowania są zawsze takie trudne do otwarcia? Pachnie ładnie. Ale jakie w ogóle świetne opakowania. Ej, super są. No, mega fajne, takie urocze. No, bo jest jakby kociołek, ta wiedźma. Ej, dla mnie jest super, mam nadzieję, że będzie zielone. Ej, jest. Mega. Teraz miałam trochę nadzieję, że będzie bardziej zielone. Po zapachu? Uuu, nie jest jak psiakarma. Nie. Pachnie mi bardzo śmietankowo. No mi też, ale taką czekoladą. A mi właśnie jakimś budyniem śmietankowym. Gdzie? A budyniem! Ostro pachnie budyniem. No, no dobra. Ładny zapach. Ej, pyszne. Przepyszne. Bardzo dobre. Ej, co to może być? Znowu trauma. Jak to? Nie wiesz? A co, ty nie wiesz, co to jest? Mamy śmietankowe, tak jakby budyń śmietankowy. Smakuje jak budyń, no. Crisp wafers in marshmallow. Marshmallow. Dobra, ktoś bym powiedział na początku, to może bym powiedziała, że okej, ale przez to, że już tak bardzo mi ten budyń wszedł gdzieś tam, to dla mnie jest to bardziej budyniowe. Nie zmienia to faktu, że jest bardzo dobry. Jest bardzo dobra. Ja mu dała 5. Nie, dałbym 5. Okay. Dałbym 5, bo jest pyszne. No może opakowanie piękne, smak bardzo dobry, może tylko trochę mógłby być jakby... Bardziej marshmallow, nie? Ale ogólnie, jeżeli chodzi o samo to, jak wygląda i jak smakuje i jak pachnie, 5 dla mnie. Dobra, to teraz lecimy. Kolejna wersja, no. Pumpkin Spice. Są te takie... Co to kubki. Jest? To wygląda jak kubka. To są czekoladowe kubki o smaku pumpkin spice i to są czekoladki, które dodaje się na przykład do wypieków. Więc zobaczymy co. Bo jest bez cukru, ale mają ksylitol. Ale były po prostu pumpkin spice. Zobaczymy, tak. Znaczy pachnie czekoladą w zasadzie. Czekoladą z takim ostrym cynamonem. Ale z takim ostrym cynamonem, wiecie o co chodzi? Nie podoba mi się szczerze ten zapach. Taki ostry bardzo, jak pieprz. Gorzka czekolada. Fu. Ten cynamon był, jakbyście wzięli łyżkę cynamonu do buzi. Prawdziwy cynamon, bez, nie taki oszukany, słodki, tylko taki ostry cynamon. Dla mnie jako dodatek do jakichś bebeczek, super. Ja bym temu dała 3 na pewno. 1. Tak? Ostro mi to nie smakuje, jeszcze nie ma cukru. No nie jest okej. Okay. Ale lubisz tonik, więc o czym my mówimy, tak, girl? No i lubię też taką w miarę gorzką czekoladę. Nie to, że 80%... Nienawidzę gorzkie czekolady. 60% jest okej. Okay. It is what it is, dziewczyny. Kolejna rzecz, którą mamy, która jest sztosem, którą też będziemy musieli zrobić, ale to już będzie jakby taka ostatnia rzecz. Cake Pops z Wicked. Zajebiste! To jest sztos, bez pieczenia, ciasteczkowe kulki. No. I nie wiemy, jaki mamy... kolor. W sensie z tego co rozumiem, to dopiero się dowiemy w trakcie robienia. Czap. No, więc tutaj są już wszystkie składniki i jedyne co potrzebujemy to, uwaga, masło i wodę. A ja tu mam miskę, bo będziemy to potem mieszać, ale właśnie możesz otworzyć i zobaczymy co mamy. Bo tego jestem bardzo ciekawa.
jaka to jest bieda? To takie ładne opakowanie, a to jest... Weź to ja to myślałam, wszystko. Żeby... Co to jest w ogóle? Jak MRE? Serio? Nie! Nie! No mogli to jakoś trochę lepiej zrobić. I mamy zielone. Tylko to jest zielona posypka, ale też jest różowy tutaj, więc aha, będzie... to ciasto ma być w kolorze. Czyli z tego co rozumiem, to musimy tak, do tego trzeba wsypać proszek, więc możesz całe? Wsypać proszek, tak. A do tego wsypię ten, czekoladę. Dobra. Profesjonalna ten, testerka. Ej, ale to chyba może być dobre. Amazing! Co? O Jezu, o Jezu, jak to ładnie pachnie. Cudownie pachnie. Mega, dobra, to będzie na później. Dobra. Teraz? Dobra, to chyba nie będzie jakieś mega skomplikowane. Nie, wydaje mi się, że nie powinno być. Bo mamy, no to jest dla Amerykanów, więc to powinno być okej. Okay. Dwie łyżki masła, tylko oni mają te swoje tablespoons. Te. Mamy nadzieję, że to będzie po prostu łyżka. Ale czyli... mi się wydaje, że to nie, po prostu wyjdzie, co wyjdzie. Bo trzeba dodać jedną łyżkę wody tylko i dwie łyżki masła, więc zacznijmy od wody. Dasz sobie radę? No, bo tak. Dobra. No. Zielone! Teraz masło, no, to dobra. Dawaj dwie łyżki masła. Nie zadałam mi tego przez zadanie. No to ja mogę wziąć łyżki masła, ty możesz mieszać. Rękawiczki przygotowałam. No dobra. Powinno być okej. Okay. Wydaje mi się, że tak. Daj mi rękawiczkę, żebym tam to nie umacował. Oh yeah! Go to the... Tyle to jedna łyżka? No, może trochę mniej. No, to jest za dużo. Kocham! Będę chciała z tobą robić gotowanie. Ej, wiecie co? To by był zajebisty program. Ja nigdy nic nie gotowałem, właśnie naprawdę. Właśnie widzę, dlatego to jest super. Sajczaka. Sajczaka, zaś ci za... To masz palcami. Jakie przerażenie. Nie wiem, co o tym myśleć, ale... No, powinno być okej. Okay. Świetnie ci idzie, powiem tak. Ja jeszcze tutaj podklejam no. Z tego, z brzy... Oj. To trochę mało... Oj. Czego? Mało czego? Wody, nie? Nie, no jest git, bo to musi potrzebuję być... Potrzebuję większą miskę chyba. Czuję się po prostu, jak na technice kiedyś. Był zawód w szkole taki, nie? Kucharz. Zawód? Nie za... Co ja... Przedmiot! Wszedłem w technika i tam się gotowało, właśnie tak się czuję. Naprawdę? Nie? No, nie miałaś czegoś takiego? Nie, ja miałam plastykę. Nie miałaś techniki? No nie. Co ty gadasz? No. O, no i teraz, no. Inaczej, daj, zabiorę cię do czekaj. O, dobra, czyli muszę to rozpuścić mi do falówce. Ale zobacz! Ej, piękne to się zaczyna robić, ty. Dobra. Zobacz, ciasto zrobiłam! Jezu! Jestem się taka dumna. Jezu, zobacz, normalnie no. Się zrobiło ciasto. Ej, ostro, jestem z ciebie dumny. No, a było źle na początku. Naprawdę, szczerze, ej, na początku byłem przerażony. Dobra, ja idę rozpuścić czekoladę w mikrofalówce. Dobrze, Agnieszka poszła, teraz możemy ją obgadywać. Okej, okay, czekolada jest rozpuszczona, zobacz. I najwyżej się ją jeszcze podgrzeje. Ty, jakie ładne. Myślę, że będzie 8 kulek z tego? Nie wiem. To może za dużo zrobię. No. Zróbmy, tak? No, bo żeby było 8. Znaczy, możemy sobie... Rozdzielmy może to na części. Ty, albo zróbmy sobie takie, żeby nam się podobało. W sensie, żeby były takie duże, jak my czyli chcemy. Jedno... Nie musimy być 8. Wielka, ja wiem. Tak. Tak jedną. No dobra. To będzie też mniej moczenia. No dobra, no to zrobić takie, no, tak? Takie tak. Wielkości. Ty, ale one są chyba jakieś takie bardzo miękkie. Nie wiem, czy my właśnie za dużo na przykład masła nie daliśmy. No trudno, i co? Zobaczymy. To będą to... nasze lizaki. To prawda. Kto tutaj po mnie przyjdzie? Policja testowa? Try me. Ta, Magda Gessler przyjdzie i powie, co to za gówno. Kurczę, ja takiego gówna już dawno nie widziałam, powiem szczerze. Sześć, na pewno sześć wyjdzie. Musimy, no. Mamy trzy. No. Bo są takie bardzo miękkie, mi się wydaje, że ja będzie je tak może do lodówki włożyć albo coś. O, ta, to jest porządna taka no, będzie. To jest porządne, porządny lizak. Deep cookie dough pop. I my też... Aha, czyli po prostu trzeba je jakby włożyć w ten, w to. Tak? No. Dobra, aha, to no ja dobra. Pójdę jeszcze to rozgrzać i pójdę po widelec. Dobrze. Dobra, dawaj. Kocham, stuchcz. O-o. Ty, one są... Łyżka! Ty, one są za miękkie chyba. O nie, ona się cała rozwala. Wiesz co, zróbmy tak, włóżmy do zamrażalnika. O, jaka ładna kulka! Dobra, ja chyba to włożę do zamrażalnika na chwilę. Przepraszam bardzo, nie da się być we wszystkim zajebistym. Prawda?
a już i tak jesteś... Jesteśmy pięknie utalentowani i jeszcze mamy może dobrze gotować. Tak, a i make-up dobry robimy. I, no mówię, no. Daj spokój. Czego byście jeszcze chcieli? Tak, mamy być za idealni, byście nas nienawidzili, gdybyśmy byli za idealni. O, to prawda, więc dlatego failujemy dla was w kuchni. Po 5 minutach w zamarzalniku już są twardsze. Dobra, nie no, teraz proszę. Jazda, robimy to. Ale ja to chyba w ogóle tak obmor... Oj. Oj. No czekolada jest jeszcze w miarę płynna. Nie, jest okej, okay, jest okej, okay, myślę. No niby tutaj mówi, żeby widelcem to wyjąć, ale... Kurde, no chcesz ten widelec czy nie? Ona jest gęsta w ogóle, no. Mega ta czekolada. Ty, ja może to spróbuję nabić jeszcze się na pakieczek. Matko jedyna... No, jest to bardzo gęsta. Ale ty lepiej ci to idzie. Trochę, no. Ale zdecydowanie lepiej. Ale zapomniałam, że ja to burkatem w ogóle pokrywać, że nie napisali, że immediately. O! Tak? No zobacz. Jakie ładne, no. No lepiej chyba, nie? Kurde. Ej, bo ogólnie to jest taki zestaw raczej łatwy, nie? I pomyśleć, że ja 10 lat Japona zjadam robię. O nie, może wysypmy to i ten. Czekaj, zobaczę na świeżo, czy to się sypie. No. O, dobra. O, świeże, super. Wow. No. Czekaj, bo to się nie chce. Ej, ale piękne to ma kolor w ogóle. Tylko właśnie się nie chce już. O nie, czy to już zastygło? No nieważne, słuchaj, jeden jest prawdziwy. Jeden się udał, no. Jak to szybko zastygło! Ej, to bo zimne, dlatego... O nie, to czekaj, to uwalę jeszcze tym no. Trochę. A i trzeba patyczki do tego wsadzić, do tych dół. Ale my jesteśmy Messi, nie wierzę, ale... O Jezu! Pękła czekolada. Ty, rzeczywiście to tak szybko zaschło, ale tam było napisane, że trzeba tak od razu pokryć. Sypko, ja na syp! A daj do góry. O, patrz jaki ładny będzie. Ej, powiem ci, że to jest śliczne. Śliczne. Dobra dziewczyny, śliczne. Jestem... Ostro z nas dumne. Nieważne jak tak, to wygląda. Zrobiliśmy to, udało się. W sensie, czy wygląda to mega apetycznie? Może nie, ale jak smakuje. Ej, ale moim zdaniem to wygląda... No dobra, no nie wygląda jak taki prawdziwy cake pop, ale piękna jest ta posypka. To jest taki jakby pokruszony lizak, mam wrażenie. Wyglądowo bym powiedziała, że gdybyśmy się postarali trochę lepiej, to 5 na 5. Myślę, że gdybyśmy robili to nie pierwszy raz, to poszłoby nam lepiej. No, oczywiście, że tak. Ja uważam, że da się to zrobić pięknie. No musimy ugryźć, żeby zobaczyć, czy wygląda tak faktycznie. Dobra, no to gryziemy, ja już nie mogę się czekać. Ja też. O! Dużo masła. Teraz? Dobra, to chyba nie będzie jakieś mega skomplikowane. Nie, wydaje mi się, że nie powinno być. Bo mamy, no to jest zbyt dla Amerykanów, więc to powinno być okej. Okay. Nie, po prostu wyjdzie, co wyjdzie. To smakuje jak masło. No szczerze, smakuje głównie jak masło. Ale czuję ten waniliowy posmak i trochę soli. Ogólnie ja lubię surowe ciasto. Ja też, bardzo. Tylko to jest masło. Na pewno nie ma takiej konsystencji, jak powinno mieć. Nie, u nas jest mega mokre. U nas jest jak plastelina. Ja spróbuję tej posypki w ogóle. Ty, ja myślałam, że to jest pokruszony lizak, a to jest jakiś... To jest słone trochę. To jest jakby taki opłatek? Czy jesteś w stanie powiedzieć, które najbardziej ci się podobało, albo najbardziej ci smakowało? Masło, KitKat i cukierki jabłkowe. A, te Wertelsy. A dla mnie chyba bardzo fajny był ten drink, mimo wszystko, ten koktajl. To było super, bo świetnie się też bawiłam. To wydaje mi się, że też byłoby świetne właśnie na imprezę, gdyby, no, gdyby to zrobić dobrze. Chyba też te Wertelsy. No dobra, ale w każdym razie mamy nadzieję, że ten test się wam podobał, halloweenowy. My się świetnie bawiliśmy. Uśmiałam się po prostu... Do łez. Chciałam powiedzieć... Bardzo. Nie. Dawno się tak nie uśmiałem, tego mi brakowało. No to zapraszam do mnie na filmy. Dobrze, dziękuję, jeśli cię czekam na zaproszenie. Jeśli sobie nie znacie Darka, to Darius Ross. Proszę bardzo, tutaj będziecie mieć jego socjale. No i my widzimy się na tym kanale w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Dziękuję bardzo, że wpadłeś. Dziękuję pięknie. Pa.